110 lat temu, 14 listopada 1907 roku, urodziła się najbardziej znana na świecie autorka książek dla dzieci Astrid Lindgren. W dorobku ma kilkadziesiąt tytułów przetłumaczonych na 100 języków i sprzedanych w milionach egzemplarzy. Wymyślone przez nią historie kochają maluchy na każdej szerokości geograficznej. Od 10 lat obrazkowe książki tej autorki, przygotowane specjalnie dla najmłodszych czytelników, na polski rynek wprowadza wydawnictwo Zakamarki. Z okazji 110. rocznicy urodzin Astrid Lindgren postanowiło zorganizować konkurs. Chcielibyśmy zaprosić w tym roku jubileuszowym na konkurs. Konkurs, który przeznaczony jest dla szkół, dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych, a także dla uczniów. Prosimy Was o to, abyście przygotowali projekt edukacyjny związany z twórczością Astrid Lindgren. Może to być na przykład spektakl teatralny, albo wystawa prac, albo jakiś konkurs, albo gra, albo specjalna lekcja dotycząca bohaterów, czy życia i twórczości szwedzkiej autorki. Konkurs zaplanowany został na cały rok szkolny. Ogłaszamy już teraz, a prace konkursowe należy nadsyłać do 13 maja 2018 roku. Także macie czas, prawie cały rok szkolny, aby zająć się twórczością Astrid Lindgren. Konkurs organizujemy wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i myślę, że metodycy i panie specjalistki w tej dziedzinie spojrzą czułym okiem na Wasze prace i zasiądą w jury i ocenią je. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody. Konkurs jak to konkurs, nagrody muszą być i oczywiście są przeznaczone. Będą to płyty DVD z filmami o małych detektywach o Lassem i Mai, a także prenumeraty czasopism i książki z autografami autorów. Zakamarkowe książki z autografami autorów. Udział w konkursie może być okazją do dokładniejszego zapoznania się z książkami Astrid Lindgren, a naprawdę warto to zrobić, mówi Beata Witoń. W książkach Astrid Lindgren znajdziemy bardzo wiele mądrych i ważnych treści, ponieważ Astrid kochała dzieci. Szanowała je, dawała im swobodę w działaniu, wolność w myśleniu, bardzo się przejmowała losem dzieci. I mimo tego, że napisała około 100 książek dla dzieci, wydanych w ponad 70 krajach, to dostała za te książki mnóstwo literackich nagród, to najbardziej cieszyła się z nagrody otrzymanej od dzieci, z Orderu Uśmiechu. Także chcemy, abyście w tym projekcie edukacyjnym zawarli te wszystkie ważne tematy i treści, które odnajdujemy w książkach Astrid Lindgren. Więcej informacji o konkursie, a także jego regulamin można znaleźć na stronie www.zakamarki.pl.